Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu online. Tym razem spotkanie poświęcone jest omdleniom. Widzę, że kilka osób już jest. Cieszę się bardzo i dziękuję. Na początek, jak się osoby zbierają, powiem parę słów o mnie. Myślę, że większość mnie już kojarzy, ale dla nowych osób przypomnę parę słów o sobie. Nazywam się Krystyna Szyrocka-Szwed, jestem doktorem nauk medycznych, specjalistą neurologiem z bardzo dużym i długim doświadczeniem w pracy w zawodzie. 25 lat pracowałam na uczelni Śląskiej Akademii Medycznej, obecnie jest to Uniwersytet Medyczny, od stanowiska asystenta dochodząc do adiunkta i zastępcy kierownika kliniki. Następnie przez 16 lat byłam ordynatorem oddziału neurologii, również oddziału udarowego. Cały czas pełniłam dyżury medyczne, zarówno w klinice, jak i w szpitalu. Cały czas pracuję w poradni, bo dalej pracuję i prowadzę gabinet neurologiczny. Zajmuję się badaniami również EEG oraz terapią biofeedback. Także doświadczenie mam duże i dlatego pozwalam się tym doświadczeniem z Wami dzielić. Teraz zajęłam się od 2 lat prowadzeniem blogu medycznego zatytułowanego Z pamiętnika lekarza, który śledzi już prawie 20 tysięcy osób. Także bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, bo to mnie mobilizuje do dalszej pracy. Nagrywam filmy edukacyjne, mam swój kanał YouTube, na którym te filmy edukacyjne właśnie z cyklu pytań i odpowiedzi oraz live'y się też znajdują. Wydałam 2 książki poświęcone tematyce medycznej i napisałam 2 e-booki, które znajdują się na moim blogu. Czasem spotykam się z pytaniami, dlaczego ja to wszystko robię. Ja to wszystko robię, bo raz, że sprawia mi to przyjemność, a dwa, robię to po to, abyście byli zdrowi. Kochani, jeżeli możecie, to udostępnijcie transmisję, bo myślę, że temat omdleń jest to bardzo popularny problem zdrowotny i dobrze by było, jakby więcej osób posłuchało na ten temat, jak leczyć, jak diagnozować, do którego specjalisty się z tymi problemami udać. Natomiast jeżeli ktoś nie może w tej chwili oglądać, bo domyślam się, że część osób pracuje, nawet były takie komentarze, że są osoby w pracy i że nie będą mogły oglądać, to nagranie będzie na moim fanpage'u, a później będzie umieszczone na kanale YouTube, o którym wspominałam, czyli kanale również Pamiętnika Lekarza. Tyle tytułem wstępu. Teraz omdlenia. Proszę bardzo pilnie słuchać, bo na końcu zadam pytanie, będzie to taki konkurs i będzie na prawidłową odpowiedź, jak najszybciej napisaną, będzie nagroda niespodzianka, którą to wszystko ogłoszę później. Na końcu będzie czas na zapytania, więc również jeżeli macie pytania, bardzo proszę sobie pytania przygotować. Postaram się w miarę mojej wiedzy i możliwości na wszystkie odpowiedzieć. Więc co to są omdlenia? Omdlenia przede wszystkim nie jest to choroba. Omdlenia jest to objaw i jest to objaw, który może być spowodowany bardzo wieloma czynnikami i problemami zdrowotnymi. Generalnie omdlenia skutkują zawsze tym samym, czyli powodem jest niedokrwienie mózgu. Omdlenie, czyli synkopę, to przemijająca, krótkotrwała utrata świadomości, która może się oczywiście przedłużyć i może się przejść w utratę świadomości pełną. Natomiast jeżeli chodzi o jej powody, to są różne. Omdleć mogą osoby i młode, i starsze. Powody też są troszkę różne, omdleń u osób młodych i u osób starszych. Jakie to są powody? Powodem może być zmęczenie. Powodem może być hipoglikemia. Powodem może być niewyspanie. Powodem może być stres. Powodem może być śmiech, kaszel, mikcja. Powodem może być przemęczenie. Powodem może być przebywanie w dusznym pomieszczeniu.
Omdlenia mogą być w przebiegu hipotonii ortostatycznej, w przebiegu niskiego ciśnienia. W nerwicy mogą być tak zwane omdlenia psychogenne, podobnie jak może występować padaczka psychogenna, podobnie mogą występować omdlenia psychogenne. Omdlenia mogą występować po lekach, omdlenia mogą występować w zatruciach, po urazach czaszkowo-mózgowych, także jak widzicie, powodów omdleń jest mnóstwo i można by je tak długo jeszcze wymieniać. Jeżeli chodzi o częstotliwość występowania omdleń, to występują one u około 35% populacji, co świadczy o tym, że u co trzeciej osoby omdlenie może wystąpić. Mdleją i osoby młode, i osoby starsze. Osoby młode, pierwsze omdlenie najczęściej występuje w wieku lat 10 do 30. To są najczęściej omdlenia odruchowe. Częstość omdleń wzrasta znacznie z wiekiem. Powyżej 70 roku życia jest to już bardzo dużo omdleń. A przyczyny są inne wtedy. To są głównie zmiany w naczyniach, czyli tak zwane angiopatie, spowodowane miażdżycą, cukrzycą, nadciśnieniem, zmianami zwyrodnieniowymi, niewydolnością kręgowo-podstawną, czyli niewydolnością naczyń mózgowych. Skutkuje to często upadkami, potłuczeniami, złamaniami, urazami czaszkowo-mózgowymi, więc jest to u osób starszych niezwykle trudny problem, bo często konsekwencją są hospitalizacje, często są wypadki komunikacyjne, także problem jest złożony i konsekwencje mogą być często bardzo poważne. Omdlenia to jest problem wielodyscyplinarny, właściwie najczęstsze przyczyny to są przyczyny neurologiczne i przyczyny kardiologiczne. Dlatego lekarze, którzy zajmują się omdleniami, to są przede wszystkim lekarze pierwszego kontaktu, bo do nich zwłaszcza zgłasza się pacjent, który doznał omdlenia. Natomiast później wymaga diagnostyki zarówno neurologicznej, jak i kardiologicznej. Te napady omdleń wymagają pewnego usystematyzowania, więc Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne wydzieliło trzy grupy, które w jakiś sposób pozwalają te omdlenia usystematyzować. To są pierwsza grupa, to są omdlenia odruchowo-neurogenne, które głównie występują u osób młodych. Drugie omdlenia to są omdlenia spowodowane hipotonią ortostatyczną, do tego wrócimy jeszcze. I trzeci typ omdleń to są omdlenia kardiogenne z przyczyn sercowo-naczyniowych. Te typowe objawy takie omdlenia odruchowego to jest bladość powłok, uczucie osłabienia, mroczki przed oczami. Pacjenci mówią, że robi się czarno w oczach, pojawiają się szumy w uszach, czasem jest ból lub ucisk w głowie, zawroty głowy. Może dojść do zapaści. Czasem występują tylko objawy takie prodromalne, czyli jak gdyby zwiastunowe. Jeżeli chodzi o młodych pacjentów, to bardzo często są te omdlenia właśnie odruchowe. To są często omdlenia jako reakcja na stres, jako reakcja na odwodnienie. Często przy restrykcyjnych dietach mogą występować omdlenia. Przy niedoborach pokarmowych, przy braku glukozy, przy obniżeniu poziomu, czyli przy hipoglikemii, przy podnoszeniu ciężarów, przy dużym wysiłku, no i ze strachu. To są takie sytuacje, które najczęściej występują u młodych i powiem, że nie tak dawno jeszcze jak pracowałam, byłam ordynatorem oddziału neurologii, to mieliśmy pacjenta młodego mężczyznę, 30-kilkuletniego, który został skierowany na oddział neurologii z podejrzeniem padaczki, bo właśnie mdlał. No i bardzo dobrze, że został skierowany, bo zawsze omdlenia wymagają szerokiej diagnostyki, zarówno kardiologicznej, jak i neurologicznej. Tutaj trafił na oddział neurologii z powodu właśnie tych omdleń z podejrzeniem padaczki. Więc wszystkie badania oczywiście miał wykonane, te, które się wykonuje w przypadku właśnie pacjentów podejrzanych o padaczkę. Natomiast wywiad tutaj był bardzo taki ciekawy i konieczny do zebrania bardzo dokładnego, co zresztą zawsze mówię, że wywiad to jest podstawa dla lekarza do dobrego rozpoznania i dobrego leczenia i diagnozowania.
Mianowicie, jak dopytaliśmy się już na oddziale pacjenta, w jakich okolicznościach mdleje, jak to się dzieje, czy jest jakiś powód, on mówi, że zawsze mdleje na wizycie u stomatologa. W związku z tym był to już powód i był to stres. Było to jak gdyby wytłumaczone, nie była to oczywiście padaczka, wszystkie badania, które wykonaliśmy, wypadły prawidłowo. Pacjenta konsultowaliśmy również przez psychologa. Psycholog potwierdził, że ma skłonności do zachowań nerwicowych i praktycznie to był jedyny powód jego omdleń. W związku z tym poleciliśmy temu pacjentowi, aby przed wizytą u stomatologa zażywał sobie lek uspokajający. W tym przypadku zaleciliśmy, pamiętam do dziś, oksazepam. I pacjent, no trudno zalecić, żeby nie chodził do stomatologa, bo to jest tak jak wizyta lekarza, do lekarza obowiązkowa co jakiś czas. Także pacjent pojawił się później w poradni na badania kontrolne i powiedział, że rzeczywiście pomaga mu to i jakoś łatwiej mu jest tą wizytę u stomatologa znieść i te omdlenia nie występują. Częste również są omdlenia u osób młodych przy pobieraniu krwi. To jest bardzo częsty problem. To są osoby właśnie takie dość wrażliwe na widok, na sytuację, na otoczenie. To są te właśnie tak zwane neurogenne odruchowe. Teraz drugi typ omdleń to są omdlenia spowodowane hipotonią ortostatyczną. To są omdlenia, które dotyczą głównie osób starszych, kiedy już te mechanizmy autoregulacji nie są zachowane, dlatego że naczynia już nie są elastyczne, naczynia są usztywnione i wszelkie zmiany ciśnienia czy zmiany pozycji powodują, że dochodzi do chwilowego niedokrwienia mózgu. To dotyczy głównie, jak wspomniałam, osób starszych. Ta hipotonia ortostatyczna objawia się tym, że przy zmianie pozycji dochodzi do krótkotrwałego omdlenia. Ta hipotonia ortostatyczna może występować w związku z wiekiem, bo dotyczy, jak wspomniałam, osób starszych. Może występować po lekach zwłaszcza hipotensyjnych, po lekach diuretycznych, po lekach przeciwdepresyjnych, w przebiegu krwawień, w przebiegu biegunki, w przebiegu niedojedzenia. Może być jako tak zwana wtórna niewydolność autonomiczna, w przebiegu neuropatii cukrzycowej, miażdżycowej, czyli też powodów tego może być bardzo dużo. To jest druga grupa problemów, czyli ta druga grupa według Europejskiego Towarzystwa Kardiologów omdleń. Tutaj jest bardzo istotne też to, że jeżeli chodzi o naczynia mózgowe, to już wspominałam o tym, opisując temat zawrotów głowy, że jest taki efekt Baylisa. To jest efekt, który polega na autoregulacji naczyń mózgowych, występuje tylko u osób młodych. Polega on na tym, że naczynia mózgowe mają zdolność do regulowania ciśnienia mózgowego w ten sposób, że jeżeli rośnie ciśnienie na obwodzie, to naczynia się obkurczają. Jeżeli ciśnienie na obwodzie spada, naczynia się rozszerzają. To skutkuje tym, że ciśnienie w naczyniach mózgowych i przepływ jest zachowany. Tego efektu Baylisa u osób starszych nie ma i stąd też te problemy z niedokrwieniem mózgu. Jeżeli chodzi o przyczynę trzecią, czyli powody kardiogenne i sercowo-naczyniowe. To jest bardzo dużo problemów, ja je tutaj wymienię, aczkolwiek jest to problem kardiologów, a przyczyny jakie mogą być to są bradykardie, czyli zbyt wolna akcja serca, to jest arytmia, to są kardiomiopatie, to są wady serca, to są skoki ciśnienia, zespoły MAS, zespoły WPW. No, częstość tych zespołów również wzrasta po 70 roku życia, w związku z tym częstość omdleń też wzrasta. Z punktu widzenia neurologa wszystkie omdlenia wymagają różnicowania z chorobami, w których omdlenia mogą występować. Jakie to są choroby? Przede wszystkim wymaga to zróżnicowania właśnie z padaczką, bo są napady padaczkowe, padaczki skroniowej, czy atoniczne napady padaczkowe, które mogą wyglądać jak omdlenie.
Także to konieczna jest ta diagnostyka. Drugie to mogą być napady omdleń, nagłe upadki w przebiegu choroby Parkinsona, co też się spotyka, też to wymaga diagnozowania. Mogą być tak zwane omdlenia kryptogenne, które dawniej zwane klimakterycznymi, to są omdlenia u kobiet w okresie klimakterycznym, a omdlenia również mogą występować w ciąży. Także to są te wszystkie objawy i powody, które no, wymagają zawsze szerokiej diagnostyki. Jeżeli chodzi o omdlenia, to dużym problemem są omdlenia polekowe. Ja jako neurolog spotykam się z pacjentami, którzy mdleją bardzo często i bardzo często, zresztą już poświęciłam temu tematowi wiele filmów edukacyjnych i wiele wpisów. To są pacjenci, którzy mają leczone nadciśnienie, a nie kontrolują go tak, jak powinni kontrolować. Nadciśnienie, podobnie jak cukrzyca, musi być kontrolowane. Leczenie cukrzycy to jest też stała kontrola cukru. Pacjenci mają glukometr w domu i często sami sobie regulują podawane leki w zależności od poziomu cukru. Podobnie trzeba postępować z nadciśnieniem. To są pacjenci często, którzy myślą, że jeżeli lekarz zapisał leki na nadciśnienie, to są to leki, które należy brać tak, jak zalecił i nie wymaga to żadnej kontroli. Otóż wymaga to kontroli. Ja tutaj znowu powiem o pacjencie. Nie tak dawno była u mnie córka ze swoim ojcem. To był 70-letni mężczyzna, dotychczas zdrowy, szczupły, niechorujący, który doznał udaru niedokrwiennego. Był akurat wtedy u córki, trafił do szpitala na oddział neurologii. Tam potwierdzono, że udar ma charakter niedokrwienny, ale po wykonaniu innych badań jeszcze rozpoznano mu nadciśnienie i rozpoznano miażdżycę. Otrzymał w związku z tym stosowne leki. I teraz po pół roku córka z ojcem do mnie przyszła do poradni neurologicznej i co zaniepokoiło? Sam udar miał przebieg na tyle dobry, że niedowład, który wystąpił jako konsekwencja udaru, zminimalizował się, był to tylko czwarty stopień według skali Lovetta, czyli nieduży. Afazja, która temu towarzyszyła, również była niezauważalna, praktycznie kontakt z nim był bardzo dobry. Natomiast zaniepokoiły omdlenia. Te omdlenia, które wcześniej nie występowały, teraz nagle zaczęły się pojawiać. Przyczyną oczywiście były leki obniżające ciśnienie. Ja zmierzyłam pacjentowi ciśnienie w czasie wizyty. Było to 110 na 70, więc ciśnienie było niskie. A zważywszy na to, że w gabinecie lekarza ciśnienie zawsze troszeczkę bywa wyższe, bo jest ten syndrom białego fartucha i stres, który towarzyszy wizycie u lekarza. W związku z czym domyślam się, że to ciśnienie po lekach, które pacjent stosuje, jest na tyle niskie, że powoduje omdlenia. W związku z czym, ponieważ córka powiedziała, że nie mierzą tego ciśnienia, tylko stosują takie leki, jakie zostały wypisane na wypisie, czyli na karcie wypisowej ze szpitala, zaleciłam pomiary tego ciśnienia, zaleciłam zakupienie aparatu do mierzenia ciśnienia, a na razie redukcję o połowę tych leków. Nie odstawiać oczywiście od razu, natomiast pod kontrolą już i pod kontrolą lekarza rodzinnego radziłam dostosować to ciśnienie do granic prawidłowych. Ciśnienie, które dla krążenia mózgowego jest ciśnieniem niezbędnym, to jest 120 na 80. Mózg nie może dłużej funkcjonować niż 6 do 8 sekund bez dopływu krwi do mózgu, a ciśnienie poniżej 60 skurczowe skutkuje utratą świadomości. Także ciśnienie musi być w tych granicach zachowane. Jeżeli się leczy nadciśnienie, to właśnie jest to bardzo ważny aspekt, żeby to ciśnienie kontrolować i dawki leku też regulować w zależności od tego ciśnienia tętniczego krwi.
Jeżeli chodzi o diagnostykę, to diagnostyka, jak wspomniałam, zaczyna się w gabinecie lekarza POZ-u. Tam są wykonywane podstawowe badania, które pozwolą wykluczyć przyczyny takie jak hipoglikemia na przykład. Powinny być wykonane badania krwi typu hormonów tarczycy, morfologia, bo anemia jest również częstym powodem omdleń i też mieliśmy pacjentów, którzy byli kierowani na oddział neurologii z omdleniami, i to kierowani na oddział neurologii bez wykonywania żadnych badań. Dopiero jak my zrobiliśmy proste badanie, morfologię krwi, okazało się, że jest tak duża anemia, że nic dziwnego, że pacjent mdlał. Także no, to jest też istotne, żeby kierować na oddziały pacjentów z podstawową diagnostyką, dlatego że pobyt tego pacjenta z tą anemią na oddziale neurologii mija się z celem. Myśmy musieli go przekazywać na oddział wewnętrzny, co trwało kilka dni i o tyle była opóźniona szeroka diagnostyka anemii. Jakie badania diagnostyczne? Więc jak wspomniałam, lekarz POZ-u wykonuje podstawowe badania laboratoryjne krwi. Następnie każdy pacjent musi mieć wykonane badanie EKG oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Jeżeli chodzi o konsultację u neurologa, to neurolog zawsze będzie w takiej sytuacji wykonywał badanie EEG, bo też są pewne cechy w badaniu EEG, które pozwolą na stwierdzenie zmian niedokrwiennych w mózgu. To jest obniżenie amplitudy czynności podstawowej, to jest spłaszczenie zapisu, to jest brak reaktywności. Jest to szereg cech, który neurolog, który zajmuje się badaniami EEG, jest w stanie potwierdzić. Również jeżeli jest podejrzenie padaczki, a zawsze trzeba o tym myśleć, to wykona drugie badanie, czyli badanie po deprywacji snu. To jest badanie, które wykonuje się po nieprzespanej nocy, czyli pacjent całą noc nie śpi i nie śpi do momentu wykonywania badania. Ta senność, to zmęczenie jest powodem pojawienia się zmian w zapisie, jeżeli te zmiany mają się pokazać. Także to są te badania, które wykonywane są te neurofizjologiczne. Natomiast jeżeli pacjent już trafi do neurologa, to z pewnością będzie zbadany neurologicznie. Jeżeli nie będzie żadnych objawów uszkodzenia układu nerwowego, to i tak będzie wykonane badanie obrazowe, czy to tomografia, czy to rezonans. Jeżeli chodzi o konsultacje u kardiologa, to z pewnością też będzie wykonany szereg badań, ale tutaj już się w to nie chcę wgłębiać, bo nie jestem kardiologiem. Natomiast wszyscy pacjenci, którzy przyjmowani są do szpitala na oddział neurologii z podejrzeniem omdleń, zawsze są konsultowani kardiologicznie i te badania są zlecane i wykonywane, aby te przyczyny kardiologiczne wykluczyć. Niezwykle istotny jest wywiad od pacjenta. Często pacjenci, jeżeli się zbyt dociekliwie wnika w szczegóły, a kiedy omdlał, a w jakiej sytuacji, a czy to było w dzień, a czy to było w nocy, a czy jadł posiłek, czy pije dość dużo. Pacjenci często nie wiedzą, dlaczego lekarz tak szczegółowo dopytuje, a to jest niezwykle istotne, bo właśnie tak jak tutaj ta wizyta u stomatologa była powodem występowania omdleń, tak, miałam pacjenta, którego zresztą opisywałam i część, która śledzi mój blog czy mój fanpage, to być może pamięta tą historię. Był to pacjent, który mdlał na skutek ataku śmiechu. Są tak zwane udary śmiechowe, udary kaszlowe, także ten pacjent mdlał i tylko dokładnie zebrany wywiad pozwolił rozpoznać tego typu omdlenie. Ja zbierałam ten wywiad bardzo szczegółowo, bo pacjent był diagnozowany neurologicznie, kardiologicznie, wszystkie badania laboratoryjne miał wykonywane i nikt niczego nie znalazł. Natomiast dopiero dokładne dopytanie, w jakich sytuacjach mdleje, czyli zanosił się śmiechem tak bardzo, że kończyło się to omdleniem i powtarzało się to kilkakrotnie. Ja nawet dopytałam, w jakich to okolicznościach tak bardzo się śmieje i powiedział mi wtedy, że zawsze jak ogląda kabaret młodych panów.
Także myślę, że to jest na plus dla kabaretu młodych panów. Natomiast no, ten pacjent musi na to zwracać uwagę, żeby jednak nie doprowadzać do tych sytuacji i żeby nie mdleć. Także to jeżeli chodzi o te wywiady, więc ten wywiad, jak mówię, musicie Państwo często lekarza zrozumieć, jeżeli jest zbyt dociekliwy, może według Was zbyt dociekliwy, ale to jest podstawa do często właściwego rozpoznania i tylko to pozwoli rozpoznać właściwie omdlenia i rozpoznać te rzadkie przyczyny. Drugą taką rzadką przyczyną, którą również opisywałam, to jest zespół słabej zatoki. To też niedawno miałam pacjenta, który przyszedł, bo mdlał z niewiadomych powodów. Cała diagnostyka kardiologiczna wykonana, cała diagnostyka neurologiczna wykonana. Przyszedł do mnie na EEG, które również wypadło prawidłowe, ale jak zaczęłam go pytać, w jakich okolicznościach to występuje, to mówił, że to najczęściej występuje, jak albo ma jakąś ciasną koszulę, albo się goli i coś tutaj przy szyi jakby go uciskało, czy jakby uciskał. I przypomniały mi się wtedy czasy, gdy pracowałam w klinice neurologii, też to już opisywałam, może część pacjentów z osób słuchających już to czytało, bo to jest ciekawa historia. Mieliśmy w klinice neurologii takiego pacjenta, który właśnie też młody chłopak z powodu omdleń. I byliśmy z profesorem na wizycie i profesor też bardzo dociekliwie zawsze wypytywał i zbierał wywiad i tego się chyba od niego nauczyłam i dlatego też to stosuję. Profesor po zbadaniu nagle prosił o wstanie pacjenta i zaczął delikatnie masować okolice szyi. I pacjent omdlał w tej chwili. Okazało się, że jest to zespół słabej zatoki i to samo u mojego pacjenta było, powodem był zespół słabej zatoki. Czyli właśnie ten wywiad jest niezwykle istotny, w jakich okolicznościach te omdlenia występują, więc lekarz powinien to zawsze dokładnie o wszystko dopytać. Teraz jeżeli chodzi o diagnostykę, badania laboratoryjne, jak już to wspomniałam, są podstawą do w diagnostyce omdleń. Tutaj zwłaszcza jeżeli chodzi o anemię, o poziom glukozy we krwi, o hormony tarczycy, o wiele innych podstawowych badań, które zawsze powinny być wykonane. Następnie diagnostyka, czyli EKG, ewentualnie holter EKG, ewentualnie holter ciśnienia tętniczego, bo niskie ciśnienie też może być powodem omdleń, zwłaszcza jeżeli jest obniżone lekami, bo osoby, które mają niskie ciśnienie, z reguły są do tego zaadoptowane i nie, nawet ta sama wartość ciśnienia u osoby, która ma to ciśnienie stale, nie powoduje objawów takich jak u osoby, która u której się nagle obniży to ciśnienie do podobnych wartości. Następnie EEG po deprywacji snu, o czym już też wspomniałam, no i pełne badanie neurologiczne, aby stwierdzić i ustalić, czy nie ma przyczyny innej, organicznej tych omdleń. Jak wygląda badanie neurologiczne, opisywałam w moim pierwszym e-booku, który jest cały czas dostępny bezpłatnie na mojej stronie internetowej z pamiętnika lekarza, więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć o badaniu neurologicznym i wiedzieć dlaczego i co neurolog bada, to bardzo proszę pobrać, jest jak wspomniałam bezpłatnie do pobrania. Teraz leczenie, jeżeli chodzi o leczenie nadciśnienia. Leczenie omdleń. Jeżeli mamy omdlenie z ustaloną przyczyną, czyli jest to przyczyna na przykład omdlenie śmiechowe, omdlenie kaszlowe, omdlenie przy połykaniu, zespół słabej zatoki, omdlenie ze stresu, omdlenie z odwodnienia, omdlenie w gorącym pomieszczeniu, to najlepiej jest usunąć tą przyczynę. To jest najprostszy sposób postępowania. Jeżeli jest powodem jest hipotonia, hipotonia zwykła, czyli nie ortostatyczna, czyli zwykła, to podstawą jest robienie wszystkiego tego, co nie jest wskazane przy leczeniu nadciśnienia, czyli trzeba się nawodnić i to ilość wody musi być dość duża. Poleca się wtedy wypicie nawet 2
szklanek wody od razu. Można nieco posolić wodę, żeby tą wodę zatrzymać w organizmie, czego właśnie nie powinno się robić przy nadciśnieniu tętniczym krwi. Poleca się pogimnastykować, co podnosi ciśnienie krwi i poprawia krążenie. Zresztą ruch i aktywność zawsze jest w chorobach krążenia, czy nie tylko w chorobach krążenia, ale w ogóle dla utrzymania prawidłowego krążenia niezwykle istotne. Zaleca się nie zmienianie szybko pozycji ciała, tylko powolutku wstawać, siadać, nie zmieniać tej pozycji tak bardzo szybko. Jadać regularne posiłki ma to też niezwykłe znaczenie i jeżeli to wystarczy, to nie stosuje się leków. Natomiast jeżeli ta hipotonia daje objawy, daje zawroty głowy, daje trudności w koncentracji uwagi, daje inne objawy, mroczki przed oczami czy wnet skutkuje omdleniami, to wtedy podaje się leki. To są leki, które wypisuje lekarz. Można stosować kofeinę, to można akurat bez recepty dostać, ale stosuje się midodrynę, ergotaminę, stosuje się Gutron. To są leki, które podnoszą ciśnienie tętnicze krwi i wspomagają i likwidują ewentualne jego konsekwencje. Jak wygląda pierwsza pomoc dla pacjenta, który omdlał? To jest bardzo ważne, żeby pomóc, a nie zaszkodzić. Więc przede wszystkim należy, podobnie jak w napadzie padaczki, zabezpieczyć przed ewentualnym upadkiem i przed ewentualnymi kontuzjami pacjenta czy tej osoby, która omdlała, dlatego że skutki mogą być różne i często pacjenci po omdleniach, po napadach wracają i trafiają do szpitala z powodu kontuzji, które uznali nie z powodu samego omdlenia, ale z powodu tych konsekwencji. Także zabezpieczyć pacjenta przed upadkiem, posadzić go gdzieś na krześle, położyć, jeżeli można, albo podtrzymać, chociaż żeby nie upadł. Niezwykle istotne jest, że każde omdlenie może przejść w utratę świadomości, więc tego pacjenta nie można zostawić samego, tylko trzeba obserwować, czy stan się poprawia, czy nie, nie daj Boże, nie pogarsza. Ważne jest, aby zabezpieczyć dopływ powietrza, czyli otworzyć okno, zrobić nawet przeciąg, rozluźnić ubranie, wyprowadzić pacjenta na zewnątrz, poprosić, żeby głęboko pooddychał. To powinno poprawić jego samopoczucie. Natomiast u pacjenta, który omdlał i nie jest w stanie się spionizować, to położyć go. Ale ważne jest, aby położyć i zabezpieczyć w pozycji bezpiecznej położyć, czyli z głową na bok. To jest niezwykle ważne, bo ta pozycja zabezpiecza przed zachłyśnięciem. Absolutnie nie podawać niczego do picia w tej sytuacji, nie podawać niczego do jedzenia, absolutnie nie cucić klepaniem po twarzy, tylko pozwolić pacjentowi spokojnie dojść do siebie. Jeżeli nie pomaga, to przemyć chłodną wodą twarz. Można unieść nogi do góry i poczekać, co się dzieje. Powinno to pomóc. Jeżeli nie pomaga, dopóki się nie ocknie, to oczywiście go nie opuszczać. Jeżeli to nie pomaga, stan jego się nie poprawia, to należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. Wtedy ratownicy zbadają, podadzą leki, które mogą pomóc w takiej sytuacji, ale też ważne jest, żeby tego pacjenta nie zostawić samego. Tylko być z nim do czasu przyjazdu karetki, aby móc uzupełnić i powiedzieć okoliczności zdarzenia, jak to się stało, jak wyglądało, bo to dla lekarza czy dla ratownika będzie niezwykle istotne. Kolejny problem to jest prowadzenie samochodu. To jest temat wielu zapytań pacjentów przychodzących do neurologa, którzy boją się jeździć samochodem i nie dziwię się, i bardzo dobrze, że mają te obawy, bo jeżeli omdlenia są nieleczone, nie jest zdiagnozowana przyczyna i może wystąpić w każdej chwili z niewiadomego powodu, to oczywiście prowadzenie samochodów jest zakazane. Natomiast jeżeli leczone jest skutecznie i wiadomo, jakie okoliczności powodują omdlenie i nie są to, są to czynniki takie modyfikowalne, tak zwane, to wtedy można prowadzić samochód bez jakichś większych konsekwencji.
To tyle, co chciałam powiedzieć na temat omdleń. To tyle właśnie, jeżeli macie jakieś zapytania, to bardzo proszę o ich zadawanie. Akurat mamy 15 minut jeszcze na odpowiedzi na zapytania. Ja teraz chcę zadać zapytanie, o które wspomniałam na samym początku. Mianowicie chcę zapytać, co to jest tak zwany efekt Baylisa. Powiedziałam o tym dzisiaj, wspominałam o tym też w moim wpisie o zawrotach głowy. Jest to na moim blogu, jest to w mojej książce z pamiętnika lekarza. Także myślę, że pytanie nie będzie trudne. Pierwsza osoba, która prawidłowo odpowie, oczywiście dostanie nagrodę niespodziankę. Za chwilę powiem, co to będzie. A teraz, jak są jakieś pytania, to bardzo proszę o ich zadawanie. Już tutaj sobie przejrzę tylko. Na razie nie widzę pytań. No cóż, jeżeli nie ma pytań, to poczekamy jeszcze chwilkę, ale to nie wiem, czy może ja tu mam coś niewłączone tak jak trzeba, bo to jest dziwne, że nie ma żadnego zapytania ani żadnego komentarza. Może coś jest niewłączone jak trzeba, ale niestety się chyba z tym nie uporam w tej chwili. No niestety nie mam pytań. Gdzie by tutaj zaraz, może w komputerze sobie jeszcze spojrzę. No niestety, nie jestem w stanie tutaj sobie poradzić. Przewijam do przodu. Mam tylko osoby, które oglądają transmisję. Może tutaj zobacz, czy by się... No dobrze. Momencik jeszcze, bo jakieś tutaj mamy problemy techniczne. Słyszę, że są zapytania, tylko że ja ich nie widzę, więc momencik, wstrzymamy się chwileczkę, bo chciałabym odpowiedzieć i zobaczyć, jakie są zapytania. O tak, tutaj już coś mamy. Bardzo dziękuję. Na drugim sprzęcie dopiero jest widoczne. Pierwsze. Witam. Jakiej specjalizacji jest pani? Mówiłam na samym początku, to widocznie się nie znamy. Jeszcze jestem specjalistą neurologiem, doktorem nauk medycznych. Pracowałam zarówno w klinice, jak i 16 lat byłam ordynatorem oddziału neurologii i oddziału udarowego. Tak króciutko. Więcej na mojej stronie z pamiętnika lekarza, więcej o mnie może pani sobie spojrzeć. Pani Gienia, kochana pani doktor, jak już pisałam, od 5 lat mam zaburzenia równowagi. Wszyscy lekarze zgodnie stwierdzą, że nie wiedzą od czego. Ordynator Murcki odesłał mnie do psychiatry, laryngolog też nie wie. No cóż, ja mogę zaprosić panią Gienię na konsultację do siebie do gabinetu albo na konsultacje online, które też myślę, że w tej sytuacji będzie nam w stanie pomóc. Wtedy wyślę mi pani wszystkie swoje wyniki badań, wszystkie konsultacje. Ja porozmawiam, podopytuję się o wiele rzeczy, czyli zbiorę ten szczegółowy wywiad, o którym wspominałam, tak istotny. I myślę, że będę w stanie wtedy może się ustosunkować do tego.
a też uczniowie ze stresu mają omdlenia. Tak, oczywiście wspomniałam, że stres jest bardzo dużym czynnikiem omdleń i bywają omdlenia. Tak samo bywają omdlenia psychogenne, podobnie jak padaczka bywa psychogenne, więc ten aspekt tutaj oczywiście jak najbardziej jest ważny. Pani Anna pisze, polecam panią doktor, pani doktor już na pierwszej wizycie wie, w którą stronę prowadzić pacjenta i chyba wcale się nie myli. Bardzo serdecznie dziękuję pani Annie, pozdrawiam serdecznie. Pani Anna, druga Anna pisze, świetny wykład, bardzo dziękuję, pani Bogusława również, pani Katarzyna również, bardzo się cieszę i niezwykle mi miło, że tak dobrze odbieracie to, co robię i to trafia do słuchaczy. Pani Anna znów, kolejne, wszystkie pani Anny dzisiaj. Pani doktor, mam pytanie. Mam zawroty głowy, co jakiś czas mam problem ze zbieraniem myśli. Czy na przykład brakuje mi słów, zapominam jak dzieci mają na imię, jak nazywać te przedmioty. Taki stan utrzymuje się. zaraz. Taki stan utrzymuje się od kilku lat. Boli mnie, a raczej pobolewa w lewej skroni. Miałam EEG, jest ok. W rezonansie wyszło zbyt duże mózgowie do powierzchni czaszki. Co to jest? Nadmierne, że mogę móżdżek wchodzi w piramidy powietrzne. No, troszeczkę przekracza to moje tutaj możliwości na, w trakcie live'u odpowiedzi na pytania. Również zapraszam do skorzystania z konsultacji online. Informacje o tej konsultacji znajdzie pani na mojej stronie z pamiętnika lekarza, także serdecznie zapraszam, myślę, że będę w stanie pomóc. Pozdrawiam panią doktor, pani Teresza pisze i super wykład, bardzo się cieszę i dziękuję bardzo. Jak dbać o mózg, by zachował sprawność na długie lata życia? To pani Zofia zapytanie takie, więc powiem, że wyprzedziła pani tym pytaniem temat mojego kolejnego e-booka, który już jest praktycznie gotowy i tylko czeka na złożenie, który właśnie jest poświęcony pamięci i procesom zdrowego mózgu. Będzie miał tytuł Tysiące komórek nerwowych, czyli jak dbać o pamięć. To jest niezwykle ważny aspekt i trzeba o to dbać, więc myślę, że w najbliższym czasie ten mój e-book ukaże się na stronie i pani Zofia znajdzie tam odpowiedzi na swoje zapytanie. Pani Katarzyna pyta, czy regularne zażywanie leków na pierwotne nadciśnienie lub nieleczone nadciśnienie przyczynia się do omdleń? Jak najbardziej, oczywiście wspominałam o tym, że właśnie leczone czy nieleczone, czy źle leczone nadciśnienie skutkuje jak najbardziej omdleniami i zaburzenia perfuzji w naczyniach mózgowych, czyli konsekwencją mogą być właśnie omdlenia. Pani Natalia pisze, jak widać nic, no nie wiem o co chodzi. Pani Katarzyna, dlaczego tak się zemdleje lub traci się przytomność, to później niczego się nie pamięta. Co jest powodem? No, powodem są właśnie zaburzenia krążenia mózgowego, niedokrwienie mózgu. To są powody właśnie zaburzeń tych krótkotrwałej utraty przytomności. To są właśnie te konsekwencje. Czy jest możliwość poruszenia tematu o naczyniakach jamistych w głowie? Tak, to oczywiście ja już o naczyniakach też pisałam, także ja myślę, że jak najbardziej przygotuję wpis, albo będzie na fanpage'u, albo na moim blogu medycznym, jak najbardziej. Pani Lidia pisze, bardzo dziękuję za ciekawy wykład i pozdrawiam, dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Zachował sprawność. O, pani Barbara odpisała, pisze, odpowiada na pytanie, co to jest efekt Baylisa. Stabilizuje w ten sposób ciśnienie krwi w naczyniach mózgowych, efekt Baylisa. Super, bardzo się cieszę, bardzo prawidłowa odpowiedź, więc pani Barbara, która jest zresztą liderem wśród moich fanów, bardzo się cieszę i serdecznie pozdrawiam.
będzie pierwszą osobą, która otrzyma w prezencie ode mnie moją nową książkę, która już jest pierwszy egzemplarz, ale w najbliższym czasie dostanę pełny wydruk i pani Barbara będzie pierwszą osobą, której wyślę z wielką przyjemnością egzemplarz z autografem. Także pozdrawiam serdecznie. Bardzo proszę mi tylko wysłać na maila albo w wiadomości adres do wysyłki, bo musimy wiedzieć do kogo, na jaki adres wysłać. Pani Grażyna. Kochana pani doktor, od paru dni czuję się osłabiona, kręci mi się w głowie. Miałam silny kaszel, dostałam antybiotyk, ale nic po nim lepiej. Co mogę jeszcze brać? No to niestety nie odpowiem na to pytanie. Również zapraszam skorzystać z konsultacji online. Wtedy dopytam się o wszystkie problemy, zobaczę wyniki badań i być może będę w stanie pomóc. Tutaj na razie nie jestem w stanie, mając tylko takie szczątkowe wiadomości. Jak usprawnić, pani Barbara, jak zachować sprawność umysłu, długie lata, uniknąć demencji? Więc wspominałam właśnie, że kolejny e-book, który przygotowuję, który już myślę w niedługim czasie, jeszcze w tym roku się ukaże na mojej stronie z pamiętnika lekarza, jest poświęcony problemom właśnie sprawności umysłowej. Będą różne ćwiczenia. Będzie sposób na sprawdzenie swojej pamięci, będzie opisane, od czego zależna jest pamięć, co robić, żeby ją zachować na długie lata. Także polecam już dzisiaj, ale jeszcze niestety troszeczkę trzeba poczekać. Pani Katarzyna również pisze, ciśnieniowy mechanizm autoregulacji przepływu polegający na owszem, zgadza się, świetna odpowiedź. Pani Gertruda pisze, pani doktor, ja mam pytanie, obustronne zmiany miażdżycowe, podejrzenie zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej, czy to można operować? To trzeba niestety wykonać badania naczyniowe, myślę, że do chirurga naczyniowego trzeba by się udać i chirurg naczyniowy zdecyduje, czy to jest do zabiegu, czy nie. Ja to jest, musiałabym mieć cały wynik, wszystkie wyniki badań, bo to cały stan pacjenta decyduje o tym, czy można operować, czy nie można operować. Także bardzo proszę udać się do chirurga naczyniowego. Rosalia pisze, pani Rosalia, omdlenia po obfitym posiłku przy wypróżnianiu ubikacji, pojawia się biegunka, to powtarza się co jakiś czas, badania EEG, USG nie wykazały powodu. Omdlenia po obfitym posiłku to jest jak najbardziej wytłumaczone, dlatego że wtedy krew odpływa do trzewi, żeby strawić ten obfity posiłek i to się zdarza często, że pacjenci wtedy mdleją. Przy wypróżnianiu w ubikacji również, przy mikcji również. To są tak zwane właśnie omdlenia odruchowe, które doprowadzają do tego niedokrwienia. Te badania oczywiście EEG, USG nie wykażą powodu, ale powodem także unikać obfitych posiłków. To wspomniałam, trzeba regularnie się odżywiać, stosować mniejsze porcje, co najmniej 5 razy dziennie, to będzie zdecydowanie lepsze i myślę, że wtedy te omdlenia się nie będą pojawiać. Pani Katarzyna pisze, pani doktor, ja również mam pytanie, byłam niedawno hospitalizowana na oddziale kardiologii z powodu omdleń, biorę Bisokard, ponieważ mam nadciśnienie, natomiast poprawy nie było, a wykryto u mnie zespół wazowagalny, czy już moje życie będzie tak wyglądało, że będę bez sił do życia z zawrotami głowy i omdleniami. No, zespół wazowagalny to jest właśnie ta zwiększona wrażliwość na różne takie zmiany. Natomiast jeżeli pani bierze Pisokard, to ja proponuję sprawdzić ciśnienie, dlatego że tak jak wspomniałam, to nie jest lek, który się bierze raz na całe życie, tylko może być, że on dla pani jest za mocny, czy trzeba zmniejszyć, brać połowę na przykład. I że to ciśnienie no, nie wymaga ciągłego jego brania. Także proszę sprawdzić ciśnienie, jak wspomniałam, mózgowe, dla mózgowia, czyli z punktu widzenia neurologa, nie może być niższe niż 120 na 80. Także polecam tutaj sprawdzić sobie
zakupić aparat i co najmniej 3 razy dziennie zapisywać ciśnienie w notesie na karteczce i z takimi zapisami udać się do swojego lekarza, żeby zweryfikował terapię. Pani Anna, dziękuję za wspaniały wykład, dużą empatię dla drugiego człowieka. Dziękuję bardzo, cieszę się również. Pani Agnieszka, przepraszam, że tak trochę w innym temacie, ale czy pani doktor zajmuje się też neurologią dziecięcą, bo mam 23-miesięczne dziecko, prawie 2 latka. Nie, niestety tak małymi dziećmi się nie zajmuję. Zajmuję się dziećmi w wieku już 5-6 lat jak najbardziej, ale takimi malutkimi, przykro mi bardzo, ale niestety nie. Tak, to myślę, że wszystkie pytania. Jeszcze pani Elżbieta. Witam panią. Szumy uszne, zawroty głowy, czy mogą być spowodowane menopauzą? Tak, mogą być. Ja wspomniałam też o tych omdleniach nawet, które w okresie klimakterycznym mogą u kobiet przebiegać. Jak najbardziej mogą być, ale też są spowodowane zaburzeniami krążenia mózgowego, więc postępowanie jak najbardziej podobne jak w pozostałych przypadkach. Także to widzę, że te wszystkie pytania wyczerpaliśmy. Akurat mija godzina, czyli planowanie moje powiodło się. Planowałam godzinę. Tyle wam zajęłam. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego z mojego wykładu. Mam nadzieję, że dalej będziecie pisać, że dalej będziecie komentować. Zapraszam serdecznie do polubienia mojego blogu i fanpage'u. Jak wspomniałam, jest już prawie 20 tysięcy osób, które na bieżąco czytają, które polubiły, także myślę, że przez te 2 lata to całkiem dobry wynik. Pracuję dla was, a robię to tylko po to, abyście byli zdrowi, jak już wspomniałam na samym początku. Także serdecznie dziękuję za spotkanie. Kolejne będzie przygotowywać. Jeżeli macie jakiś temat, który byście chcieli, abym poruszyła na spotkaniu online, które co miesiąc planuję organizować, to bardzo proszę mi pisać. Chętnie się do tych sugestii dostosuję. A na razie to tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bardzo dziękuję za udział w spotkaniu i do zobaczenia.